Cześć, cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie, kolejny vlog. Ten, który Wam obiecałam, czyli ostatnie przygotowania do ślubu dzisiaj w poniedziałek i jutro już jest wesele. Nie wierzę, że to tak szybko zleciało. Powiem Wam, bardzo ciężko mi się dzisiaj wstawało. Byliśmy wczoraj na tym Meg 2. Świetny film, naprawdę, naprawdę Wam polecam, jeżeli lubicie rekiny. I dwójka nawet podobała mi się bardziej niż jedynka, bo jedynka była stricte skupiona na rekinie, a tutaj były jeszcze inne morskie stworzenia plus porachunki i tak dalej. Bardzo, bardzo mi się podobał. Powiem Wam, nie wiem kiedy, bo ten film trwał chyba godzinę 45. Nie wiem, kiedy mi to zleciało. W ogóle już myśleliśmy, że pójdziemy, bo słuchajcie, my poszliśmy do kina, ponieważ zostały mi darmowe bilety, które mam z mojego banku. Ja nic nie płacę za moje konto, ale mam taką opcję, że jak ileś tam pieniędzy wpłynie co miesięcznie, to mam gwarantowane darmowe konto i właśnie te bilety. I wiem, że wykorzystałam tylko dwa. I do 9 września mamy jeszcze cztery i zrobiłam tak, że mama Andrę dostanie dwa bilety, z tatą pójdą, a ona ma swoje do listopada albo do października i też ma cztery, więc my weźmiemy dwa od nich. Czyli oni wezmą nasze dwa teraz, żeby się nie zmarnowało, a my weźmiemy dwa od nich w przyszłym miesiącu pewnie. W każdym razie poszliśmy tam do tej maszyny i próbujemy i cały czas było napisane, że bilety zostały już zużyte. No i Andrzej tam poszedł do pani i mówi, że na 100% zużyliśmy tylko dwóch biletów, a próbujemy wszystkie zeskanować, żaden nie działa. I ta pani powiedziała, że właśnie w Lojcie jest problem z tymi biletami i one po prostu nie wchodzą. I żeby iść do kasy. Poszliśmy do kasy i na szczęście tam pani jak zeskanowała ten kod, to wszystko poszło ok. Nie wiem, od czego to zależy, bo powiem Wam, że na pewno nie chodziło o skan, bo ja nawet próbowałam wpisać ten, bo tam był QR code, ale jak QR code nie wchodzi, to mówię, może coś jest nie tak ze skanem, źle skanuję i specjalnie skanowałam, wpisywałam kod i też nie działało. Także nie wiem, co, jaki system mają w kasach, a jaki mają w maszynach, w każdym razie zadziałało, ale i tak powiem Wam, popcorn jest bardzo drogi, za dwa combo zapłaciliśmy chyba 27-28 funtów, także no, cena jak z kosmosu, dlatego nawet nie chodzimy, nie chodzimy, kiedyś chodziliśmy często i dlatego kasy nie mamy teraz, bo jak sobie pomyślimy, że po 3 razy w tygodniu potrafiliśmy iść do kina, jak mieliśmy te karty Cineworld, no to uzbierało się, ale po prostu ceny są dużo, dużo większe. W ogóle zobaczcie moją rodzinkę. Miałam te nomy tutaj w salonie w ogóle, ale już mi nie pasują do tych. No nie pasują mi po prostu i szkoda mi ich chować do garażu, wiecie, i tak właśnie postawiłam je sobie na schodach i naprawdę one fajnie wyglądają, po prostu taką jakby ścieżkę do góry prowadzą, ale powiem Wam, że wczoraj robiłam wczoraj schody i ja już widzę, że one są znowu czarne. Naprawdę, po prostu Buster tak, on ma piękną skórę, nieważne ile go czeszemy i tak te włosy mu po prostu spadają. No i wczoraj też, jak mówiłam Wam, że zrobię trening, obejrzałam mecz, oczywiście Polska górą, Polska wygrała, jutro nie obejrzę meczu, bo jest ślub, no ale no, mam to wybaczone, bo ślub to ślub, ale słuchajcie, wszystko posprzątałam tak jak chciałam, także cały dół jest zrobiony, po prostu wygląda przepięknie, pachnie super, te zapachy super pachną, dzisiaj będę właśnie ten z Nexta testować, bo teraz właśnie jadę na brwi zrobić sobie henne, później fryzjer, chyba od razu z Andrę i później chyba tak, pojedziemy od razu do Bedford, żeby Buster miał fajny walk, a dzisiaj w ogóle jest 28 stopni. Kolejna sukienka ta z temu, wiecie, z długim dołem, no, co ja powiem, kocham temu. I idziemy na spacer, a potem jak wrócimy, to już nie wychodzimy z domu. Po pierwsze ugotujemy sobie dzisiaj normalnie obiad w domu, Andrzej powiedział, że coś ugotuje, jak będę sprzątać, a ja zrobię, tylko mi została łazienka i została mi sypialnia. W pokoju, gdzie jest toaletka i jest tak zwany office Andre, moja połowa jest po prostu przepiękna. Jego połowa to jest, po prostu wygląda jak pokój 15-latka, ale ja nie będę po nim sprzątać. Ja mogę sprzątać tutaj ogólnie, też mam problemy z nogą, bo tak to i tak, powiem Wam, że gdyby nie to, że ta jego noga, to bym jeszcze go tutaj pozaciągała. Chociaż z drugiej strony czasem lepiej zrobić sobie samemu i się nie wkurzać i wiedzieć, co się chce zrobić. Ale on jest w szoku, jak wchodzi i widzi, jak to teraz wszystko wygląda. Ale wiecie, łazienkę mam małą, łazienkę mam bardzo czystą. Ona jest, wiecie, jak wiecie, mieliśmy
remont, także bardzo łatwo się sprząta. Także łazienka to jest pół godziny, myślę, a sypialnia no to też po prostu chodzi o to, że ciuchy są wszędzie porozrzucane, ciuchy trzeba zrobić. Chcę też trochę ciuchów pozamieniać szafkami, ponieważ na przykład w jednej półce mam tylko koszulki, których teraz już nie noszę, a na dnie szafy mam bluzy i już czas tutaj na naszą angielską jesień po prostu te bluzy wyciągnąć. W tym tygodniu faktycznie jest, ma być po 30 stopni, także chyba to lato przyszło na sam koniec, ale ważne, że przyszło w tydzień, który ja mam wolny. Obawiam się tylko, żeby jutro mega się nie spocić, bo jutro ma być bardzo, bardzo gorąco, ale wiadomo, jak coś to będziemy w środku, bo oni też w stodole mają. One, przepraszam, i myślę, że w stodole będzie jakaś albo klima, albo po prostu będzie chłodniej niż na zewnątrz. Szczególnie, że ten wesele jest o godzinie 12. Także, ale powiem wam, tak się przyzwyczaiłam, że ostatnimi czasami wstawałam koło 8.30 i to sama się budziłam. Tak dzisiaj ta 7 rano mnie rozstroiła, a do pracy przecież wstaję dużo, dużo wcześniej. Oczywiście mówiłam wam o tym. Hej, hej, witam się z wami bez lampy, zobaczcie, brwi mam zrobione. Ja zawsze pierwszy dzień po, bardzo mi się one podobają, tylko troszeczkę są za ciemne jak dla mnie, ale jutro one już będą miały normalny kolor i też kamera trochę przekłamuje, bo one nie są aż takie ciemne jak tutaj widać. Zresztą widać nawet po moich włosach, że one są jasne, a w kamerze są ciemne. No i ważne, jestem zadowolona. W każdym razie, słuchajcie, zrobiłam brwi, zanim byliśmy w domu. Musiałam tutaj trochę rzeczy ogarnąć, potem pojechaliśmy od razu do Bedford. Powiem wam, że korki były niesamowite, ale dojechaliśmy, mieliśmy super spacer. Buster bawił się z dziećmi, także troszeczkę nam się zeszło tam, bo zamiast tylko zrobić spacer, no to on z tymi dziećmi się bawił. Słuchajcie, on przebiegał przez tą wodę, dzieci się cieszyły, on się cieszył, że one się cieszą, więc biegał jak oszalały w tej i z powrotem, ale fajnie było. No i później wróciliśmy i jadąc zajechaliśmy do fryzjera. U fryzjera dość długo się też zeszło, bo pomimo tego, że jest poniedziałek, to było mnóstwo ludzi, a ja czekałam w samochodzie z młodym i przez ten czas skończyłam całą książkę czytać. Także kolejna książka jest przeczytana. Jestem tak głodna, bo jest godzina ogólnie 16, a ja znowu nic nie jadłam. Po prostu tak mi w ten weekend, w ten urlop mój brakuje czasu na jedzenie. Teraz szybko przyszliśmy, Andrzej sprząta samochód, a ja idę sprzątać kuchnię, a w międzyczasie wrzuciliśmy pizzę do piekarnika, taką wiecie, z Aldiego. Także zjemy sobie tą pizzę i Andrzej pojedzie wyczyścić samochód w środku i na zewnątrz, a ja idę sprzątać kuchnię i salon i później będzie trening. Oczywiście jeszcze się z wami połączę, ale co wam chciałam powiedzieć, jak sprzątałam kuchnię, wywaliłam wszystkie, ale to wszystkie syropy do kawy, jakie miałam, ponieważ były pootwierane, porozlewane na nie, były po prostu były nieestetyczne i ogólnie chcę kupić jakieś bez cukru, ale boję się tych z TK Maxx, ponieważ one mi swego czasu dawały mega, mega boleści brzuszne. I to były nie takie małe, tylko naprawdę, naprawdę takie miałam boleści, że się zwijałam przez to, co w środku było. Także próbowałam kilku z tego skinny coś, to się nazywa, i przy każdym smaku miałam to samo, więc przestałam i kupowałam tylko Monina. Monin bez cukru niestety też jest, nie jest tak łatwo dostać, albo są w dużych butelkach, a znowu chciałam kilka mniejszych butelek, więc ogólnie stwierdziłam, że kupię po prostu z cukrem na razie, bo jakoś piję zawsze z cukrem i żyję i schudłam już tyle kilogramów od cukru, także tragedii nie ma. A że chciałam kilka smaków, to sobie wzięłam zestaw, patrzyłam wczoraj w Koście, bo oni często mają, ale nie było, więc zamówiłam sobie z Amazonu i właśnie przyszło dzisiaj, słuchajcie. Jest to 5 buteleczek, w każdym jest 5 ml, tak? Dobrze mówię? Jakoś chyba tak? 50, co ja gadam 5? 50 i mam tutaj karmel, mam wanilę z Madagaskaru, mam gingerbread i mam hazelnut, orzech i amaretto, także kawa amaretto i one kosztowały chyba 8 funciaków i mam właśnie 5 różnych, także fajnie. No i zobaczymy, też kupiłam zestaw do czyszczenia rur, bo coś mi to mleko średnio idzie z tej maszyny, więc prawdopodobnie trzeba tam po prostu środek wyczyścić, więc kupiłam takie coś drugiego, bo jak mama mi kupiła maszynę, to oczywiście był tam zestaw do sprzątania, tylko że nie wiem gdzie on jest. No. W każdym razie po drodze zajechaliśmy do rodziców Andrew odebrać koszulę. Mama miała nam ją przywieźć, ale i tak byliśmy w okolicy, a stwierdziliśmy, że wiecie, jak my pojedziemy, to po prostu przyjedziemy, weźmiemy i wyjdziemy. A tak jak ona by przyszła tu, to kawa, pierdzielenie od rzeczy przez 5 godzin, także szybciej poszło. No, dobra, idę sprzątać kuchnię, czekam na co czekam? Na pizzę, potem salon, a potem co? Ćwiczymy. Także dobra,
Żegnam się z Wami, chciałam Wam zrobić update i widzimy się później. Oficjalnie jestem debilem. Chciałam tylko to powiedzieć. Słuchajcie, w ogóle jestem tak zmęczona. Jest godzina nie późna, bo jest 17:32. Andrzej pojechał wymyć samochód, wysprzątać samochód. Myśleliśmy, żeby uzupełnić... jak to się mówi? Jezus, zapomniałam, jak to się mówi po polsku. AC, jak to się mówi? Air conditioning. To, żeby było zimno w samochodzie. Mój mózg nie działa. Wiecie, to coś. Ale po prostu 75 funtów. Także stwierdziliśmy, że jest jak jest. Może nie dmucha mega zimnym powietrzem, ale tak naprawdę jest tylko ten tydzień ciepło i potem już będzie zima i wiosna i tak, może nie wiosna, ale jesień. Więc nie będziemy jednak tego robić, więc tylko pojechał do Highton Ridges umyć samochód, bo tam myją najlepiej, dużo się płaci, bo płaci się chyba 3 dychy, ale to jest takie, wiecie, godzinne mycie w środku, na zewnątrz, opony, no wszystko, laki, no mega, mega. Także pojechał to zrobić, a ja w międzyczasie posprzątałam tą łazienkę i w całym domu zostało mi tylko, słuchajcie, została mi tylko sypialnia i powiem Wam szczerze, że zostawiam ją z dwóch powodów. Po pierwsze, jestem naprawdę zmęczona, jestem tak do końca zmęczona, że już masakra. To raz. Po drugie, jest tak gorąco, że po prostu robię kroka i się cała poce, więc nie, więc jest masakra. I stwierdziłam, że wiecie co? Nie chcę pojechać jutro jak wymoczek na to wesele. Muszę wstać już 6 rano. Także biorę teraz bieżnię, robię trening. Ostatni w tym tygodniu, w sensie, że teraz będzie piąty tego tygodnia jakby, bo mój tydzień jest trochę inaczej, wiecie. Piąty trening robię i teraz fajnie, bo zawsze wtorek, środę mam wolną od treningu, także jutro wesele nie muszę czuć się źle, że nie zrobię treningu, bo po prostu oficjalnie go nie ma, a i tak się wytańczę. I w środę też miałam mieć przerwę, ale myślę, że w środę zrobię trening, żeby w czwartek, jak pójdę na overtime do pracy, żeby nie musieć wtedy tego robić, bo też mamy Bastera trening, też się nabiegam. I tak stwierdziłam, że albo w środę, w którą w ogóle nie mamy planu, w ogóle nie chcę z domu wychodzić nawet w środę, poza spacerem z Basterem i to też nie daleko, tylko gdzieś tutaj w naszych okolicach, nie będę robić nic, więc chyba wtedy na spokojnie, wiedząc, że nie muszę na drugi dzień rano wstawać, posprzątam sobie te ciuchy. No, także tak zatwierdziłam. Jeszcze musimy jechać dzisiaj do Primarka, bo Andrzej się obawia, że jak będzie jutro ponad 30 stopni, to że nie wytrzyma w tej białej koszuli i wtedy po prostu mówi, że się na chwilę przebierze w podkoszulek, jak już wiecie, będzie ta po tej całej oficjalnej imprezie, po obiedzie i tak dalej, na te tańce i swawolce, to właśnie woli mieć ze sobą taki zwykły plain white t-shirt, ale musimy pojechać do Primarka po niego. Ja teraz wybrałam sobie buty, które chcę wziąć jako buty, wiecie, do zmiany. Do zmiany, jak będą mnie już nogi boleć po szpilkach, także też zaraz muszę zobaczyć, bo właśnie mi pralka się skończyła, jak one wyglądają, czy nie popsuły w tej pralce, czy też nie muszę jakichś tenisówek po prostu, wiecie, zwykłych kupić. Te, które miałam ostatnio, zapłaciłam za nie 6 funtów i bardzo, bardzo długo mi posłużyły, więc po prostu zdecyduję się na nie jak coś. No ale na razie kończę i pewnie zobaczę się z Wami po Primarku. My do Primarka pojedziemy późno, późno, przed zamknięciem, bo stwierdziliśmy, że będzie mniej ludzi, więc ja teraz robię trening i potem od razu długa kąpiel, taka godzinna, półtora godzinna z książką. Bardzo fajną książkę, słuchajcie, ściągnęłam teraz, jak słuchałam sobie chwilę, więc bardzo chętnie ją poczytam. Książka się nazywa Survival Love Starcia. Survive Love Starcia. Tak, jest naprawdę śmieszna. Naprawdę jest śmieszna, także chcę po prostu usiąść w wannie i czytać ją, a nie słuchać, bo to jest taka książka, że naprawdę myślę, że będzie fajniej ją przeczytać. Zresztą, jak wiecie, ja nadal jestem fanką bardziej czytania niż słuchania, ale jak chcę trochę czasem coś nadrobić, to lubię posłuchać, ale i tak dalej. Reading team. Dobra, kończę, słuchajcie. Ej, a dlaczego jestem debilem, miałam Wam powiedzieć. Siadam, patrzę na to M jak miłość i mówię, czego dalej nie ma tego M jak miłość? Dlaczego dalej mi pokazuje, że jestem do tyłu? I zaczęłam sobie sprawdzać, słuchajcie, po kolei, które odcinki miały kiedy emisję. I się okazało, że ja skończyłam jakby dwa odcinki, które mi się pojawiają, które są dostępne. Ja myślałam, że one są z tamtego sezonu, jakby przed wakacjami, a one są po wakacjach. Sprawdziłam teraz, emisja jednego była 28 sierpnia, drugi 29 sierpnia, także ich nie oglądam. Także na spokojnie mam dwa odcinki M jak miłość, także brawo Sylwia. Włączam M jak miłość, biorę bieżnię i biorę się za trening, także trzymajcie kciuki, żeby mnie padło, bo jestem naprawdę zmęczona.
Dzień dobry, witam się z Wami, słuchajcie, w dzień wesela, jak już widzicie, jestem gotowa. Niestety nie mam czasu włączyć kamery, żebyście zobaczyli makijaż w świetle dziennym, ale nie jest on jakiś, o Jezu, jaka pszczoła, nie jest on jakiś mega ciemny, ponieważ wiecie, jest godzina teraz 7:25, wesele zaczyna się o 12, więc ja chciałam mieć takiego full glam make-upu w ciągu dnia, a później i tak każdy będzie trochę wstawiony lub pijany, także nikt nie będzie zwracał uwagi, ale nie chciałam właśnie w ciągu dnia, wiecie, mieć takiego krzyczącego makijażu. Mam różowe usta, które tutaj wydają się bardziej takie naturalne, ale one są bardziej różowe. No i na dole mam dość mocną kreskę różową, której oczywiście w kamerze też nie widać. Sukienka, słuchajcie, jest ta różowa. Nie mam jak Wam się w całości zaraz pokazać, ale na pewno gdzieś, czy to na zdjęciach zobaczycie, czy to poproszę Andrę, żeby jakoś szybko zrobił, nie wiem, bo zależy jak będzie z czasem, bo na razie, tak jak mówię, mam tylko sekundę, żeby się do Was przywitać i musimy tego pana do przedszkola, do dziadków wysłać. Pierwszy raz, powiem Wam, że on, ja będę chyba bardziej o niego przeżywać, bo on jak my tylko tam na skwerek do jego rodziców, do Andry rodziców zajeżdżamy, to już jest płacz, że on chce już do nich. Wiecie, oni mają tam ogromniasty ogród, ogromniasty i on tam uwielbia biegać, wąchać, bo tato Andrę, wiecie, ma swoje owoce, swoje warzywa w ogrodzie. Także te zapachy dla niego są całkiem inne i on po prostu kocha. No i też mają konserwatorium, więc tam fajnie, że czasem jest mega zimna podłoga, a słoneczko bije przez, wiecie, przez rów i on po prostu kocha, kocha. Także myślę, że będzie bardzo zadowolony. Ci też ma być bardzo gorąco, ma iść nawet do 30 stopni, także myślę, że on i tak będzie siedział w środku i spał z gorąca. Mam ze sobą, mam nałożoną tą opaskę, słuchajcie, która jest z Temu, tak, na Temu ją kupiłam, wygląda przepięknie, w ogóle nie wygląda tanio, także super, jestem naprawdę zadowolona. Sukienka jak sukienka, powiem Wam, ona jest trochę bombkowa, a wiecie, bombkowe trochę jednak wygrubiają, więc dołem nie czuję się jakoś mega komfortowo, no ale jest co jest, przynajmniej nie muszę się martwić, że mi brzuch wywali. No, więc no, zresztą, no nie ma co ukrywać, szczupła nie jestem, ale zobaczcie. Ten dekolt miałam zmniejszać, ale stwierdziłam, że piersi są, to trzeba je troszeczkę pokazywać. Dlatego też wybrałam długi łańcuszek, który kończy się tu. I do tego mam dokładnie do zestawu te same kolczyki. I ponownie nie jest to nic świecącego, ponieważ chciałam, żeby pasowało na daytime. Także myślę, że jest całkiem sympatycznie. Oczywiście zrobiłam sobie motylka tutaj różowego, który oczywiście w tej kamerze, o już widać trochę, że jest bardziej różowy. Także, co? One enough, tak. Andrzej właśnie nam robi na szybko coś, żebyśmy zjedli, robi nam kanapkę z jajkiem i z bekonem, także chyba zaraz wezmę ręcznik, poznając mnie, całe jajko wyląduje u mnie na sukience, a to tego naprawdę byśmy nie chcieli. W ogóle nie widać tutaj, tak samo biust cały mam zrobione rozświetlaczem i pięknie, pięknie się świeci, także dobra. Kończę, słuchajcie, i nagram Wam na pewno telefonem całe, nie całe wesele, ale coś tam z wesela i naszą drogę. Także zapraszam na wesele. Kochani, dzień dobry, witam się z Wami kolejnego dnia. Wiem, że jeszcze nie widzieliście nic z wesela, bo tak naprawdę tego dużo nie ma, ale zaraz Wam, znaczy nie zaraz, Wy zaraz zobaczycie, ja później wieczorem siądę i zrobię taką sklejkę z samego ślubu. Wiadomo, ceremonii nie nagrywaliśmy, ponieważ nie można było. Tak samo zresztą będzie u mnie na ślubie, bo nie chcę, żeby ktoś mi nagrywał, kiedy fotograf robi zdjęcia i później na zdjęciach są wszyscy z komórkami w ręku. Także tego nie było, a później tak wiecie co, tak było fajnie, tak się zabawiałam, że znowuż też, nie wiem, nie siedziałam na tym telefonie cały czas, ale wszystko, po prostu wszystko, co wrzuciłam na TikToka, na Instagrama, czy na moje stories, dla tych, którzy nie widzieli, wrzucę Wam, jak się bawiłam wraz ze zdjęciami. Impreza musiała się, słuchajcie, skończyć o godzinie 23:30 i jeszcze był taki myk, że musieliśmy stamtąd wyjść jakby z posesji, gdzie to wesele było. Piękne miejsce w ogóle, naprawdę, jeżeli chodzi o samą stodołę, dużo, dużo większa niż nasza, bardziej taka zmodernizowana. Ale znowuż u nas bardzo jest dużo ładniej na zewnątrz.
No ale ich sala faktycznie była bardziej przestrzenna i w ogóle, tylko że ich była bardziej nowoczesna, nasza jest taka bardziej romantyczno-intymna, ale bardzo mi się podobało. W każdym razie, słuchajcie, myk był taki, że trzeba było wyjść o 23:30 z posesji, także po 11:00 DJ już włączył ostatnią piosenkę, ponieważ gdybyśmy tam zostali, ktokolwiek, chociaż jedna osoba, po godzinie 23:30, panna młoda byłaby szczarżowana 1000 funtów. 1000 funtów. Także to w ogóle na koniec, słuchajcie, ja byłam w szoku, bo dla mnie, jeżeli ktoś by mnie poprosił, żebym była jego świadkową, czy gdybym była jego druhną, to bym była najbliżej tej osoby i starała się jej jakoś pomóc. Co mnie trochę zszokowało na koniec imprezy, nikt nie pomógł dziewczynom, żeby wziąć iść po prezenty. Zrobiłam to ja i Andrzej. Poszliśmy po prostu, bo wiedziałam, że ta moja Lucy tam idzie sama i wiedziałam, że nie da rady wszystkiego wziąć, bo nie każdy dawał koperty, były różne jakieś, wiecie, większe opakowania prezentów i tak dalej, perfumy, nie perfumy. No więc my jej to pomogliśmy. Za chwilę panna młoda numer 2 była troszeczkę wstawiona i nie wiedziała, gdzie ma buty, słuchajcie. Każda jedna z jej druhny, których miała chyba 7, każda miała wywalone, patrzyła tylko, żeby sobie wziąć kolejną butelkę alko. I ja jej szukałam tych butów. Dla mnie oczywiście nie był problem, bo ja lubię pomagać, ale tak sobie myślałam w głowie, że kurczę, to od czego są dziewczyny? Od tego, żeby się tylko napić. Ale w każdym razie znalazłam buty i wszystko potoczyło się do końca bardzo dobrze. Samo wesele było bardzo fajne. Popłakałam się oczywiście na speechach, bo no, było tam wspomniane różne rzeczy, to było bardzo, wiecie, wzruszające, jeszcze jak widziałam, że bracia mojej właśnie były menadżerki płaczą, to ja tam siedziałam i płakałam. Jeżeli chodzi o sam ceremonię, była naprawdę fajna, bo one miały coś takiego, że one legalne papiery podpisały chyba wczoraj, a mieli pana, który jest też ich znajomym, przyjacielem, który prowadzi takie ceremonie. I on to tak śmiesznie, słuchajcie, prowadził, że ja to tam sikałam. Po prostu sikałam w majtki ze śmiechu, jak było, jak mówił. Także bardzo fajnie poprowadzona ceremonia. Później cały czas były alkohole dostępne, można było, tylko na początku był tylko piwo i właśnie, nie pimps, co tam było, aperolek. No i później zaczęły po całej ceremonii, zaczęli tam chodzić ludzie. Panie z różnymi tacami, z jakimiś kiełbaskami, z jakimiś sangriami, sajgonkami, takie różne, wiecie, przysmaki, żeby po prostu przygotować na obiad, że brzuch, że tak powiem, my już byliśmy tacy głodni, wiecie, jak wyjechaliśmy, dobrze, że zadam tą kawałek tej kanapki rano, bo by było ciężko. W ogóle dojechaliśmy bez problemu, nie było korków, ale słuchajcie, samo jedzenie było bardzo pyszne, naprawdę bardzo pyszne. Ja powiem wam, że jak zobaczyłam tą menu, to tak mówię, trochę nie jestem pewna rzeczy, których bym w życiu nie zamówiła w restauracji, ale w rzeczywistości były bardzo, bardzo dobre. Bardzo dobre. No i później, wiecie, dalej piliśmy, później tańczyliśmy. Bardzo, bardzo dużo osób wolało rozmawiać i jak widać nawet na tych wideo, które zobaczycie albo już widzieliście, jeżeli byliście u mnie na social mediach, to ja po prostu sama sobie byłam na parkiecie z moją koleżanką Anna Marią i sama sobie tańczyłam, bo ja to tam nie potrzebuję towarzystwa, żeby tańczyć, jak leciała fajna muzyka, ale były momenty, że faktycznie parkiet był pełny, a były takie, że no tak średnio. Jeżeli chodzi o tort weselny, też zobaczycie, przepyszny, był trzypoziomowy. Jedna część to był chocolate cake, druga carrot cake i trzecia toffee z warzywami, chciałam powiedzieć, z orzechami. Przepyszny, przepyszny. I fajnie, bo nie kroili dużych kawałków, tylko oni pokroili ten tort tak na takie coś na jeden, żeby wziąć do buzi i to było super, bo można było każdego kawałka sobie spróbować i nie trzeba było się zasładzać tym, ponieważ to było naprawdę takie, że bierzesz się stację do buzi już. Były też polaroidy, można było sobie wydrukować zdjęcia. My zrobiliśmy 3 dla nich, ale ja sobie mam jedno gdzieś tam w torebce, które wzięłam. Także było naprawdę fajnie. Bardzo w ogóle, powiem wam, że alkohol był dość dużo rozdrobniony. Był, nie dawali tego alkoholu dużo, co akurat jest dobrze. Nie wiem, jak niektórzy ludzie byli w takim stanie na koniec nocy, że po prostu stwierdziłam do Andry, że do moich znajomych, że ja już nie mam tolerancji na osoby tak sponiewierane i ich zachowania różnego typu, już tu nie będę się rozwijać, ale dzięki temu, że ja w ogóle się tak pilnowałam, powiem wam, że ani nie piłam wody, ani nic, ale nic mi dzisiaj nie jest,
ale też wczoraj w nocy nie czułam się pijana ani nic takiego. Jeżeli chodzi o młodego, słuchajcie, to był taki trochę osowiały, nie wiedział, co się dzieje. Pierwsze 2 godziny to w ogóle u rodziców Andry było, że taki fan, że jest u nich i w ogóle, ale potem już coraz czym gorzej, czym więcej czasu, tym bardziej był osowiały, sprawdzał do drzwi, czy wracam i tak dalej, ale najgorsze zaczęło się od godziny 22, 22.30, gdzie już było ciemno i już chyba w jego głowie było okej. Już starczy, jest noc, chcę do domu, do mojego łóżka. Oczywiście nic nie jadł, to wiedziałam, że tak będzie. I no już co tak pół godziny płakał. Że płakał, szczekał, drzwi. Płakał, szczekał, psy, drzwi. W ogóle nie spał tak samo, dlatego on jest wykończony teraz, słuchajcie, jak myśmy go odebrali. Jaki on był szczęśliwy, jeszcze w życiu takiego psa szczęśliwego nie widziałam, szczególnie jego. Po prostu skakał po mnie, lizał mnie, no wszystko, co się dało. Bo my oczywiście nie wyobrażamy sobie, żebyśmy go zostawili na noc u rodziców, więc odebraliśmy go od razu po prostu, tego samego wieczoru. W sumie w ogóle, słuchajcie, jechaliśmy tam 2,5 godziny, a z powrotem godzinę 25, bo była nocka, przez Londyn to tak czum, bardzo szybko. W każdym razie dzisiaj wstaliśmy. Andro oczywiście jeszcze śpi. My już byliśmy na spacerku, bo dzisiaj ma być 30 stopni, ale nieważne. Słuchajcie, właśnie nieważne, bo to jest temat na kolejnego vloga, także ja tego vloga zamykam. Wesele było jak najbardziej udane, bardzo się cieszę, że pojechaliśmy. Naprawdę nie żałuję, o Jezu, coś mi do oka wyszło, nie żałuję żadnej minuty i chciałam Wam podziękować jeszcze z tego miejsca za wszystkie osoby, które do mnie pisały na Instagramie, na Facebooku, że mega zarąbiście wyglądam, że kolor mi pasował, krój, sukienki i tak dalej. Powiem Wam, bardzo dużo dostałam komplementów, nawet przyjechali, byli na tym weselu panowie z Hiszpanii i oni podeszli do Andry i mówili, że zajebiście wyglądam i w ogóle oni by mnie chcieli poznać. To samo dziewczyny tam po prostu. Ja na początku byłam taka trochę tu, bo zobaczyłam, że Anna Maria wygląda jak milion dolarów, a ja mówię, taka gruba beczułka będzie jechać. Ale powiem Wam, chyba te włosy to robią, że jednak faktycznie no, było dość duże zainteresowanie moją osobą. Tak nie powiem, troszeczkę mnie to podniosło samą ocenę wczorajszą. A jeżeli chodzi o wagę, to schudłam. Chyba ten tańce, swawolce i mimo tego, że tyle przesiedziałam w aucie, to zrobiłam wczoraj 13 tysięcy kroków po prostu tańcząc, także... Ucięło mnie. Także słuchajcie, kończę i dziękuję, że jesteście. I dla tych, którzy nie widzieli jeszcze zdjęć i filmików z wesela, zapraszam na szybkie podsumowanie. Właśnie teraz będą też niektóre zdjęcia, których nikt nie widział jeszcze na żadnym social media, bo dopiero co będę je teraz zrzucać. Także dziękuję raz jeszcze i widzimy się za 2 dni. A tam rozpakowywanie pudełeczka Look Fantastic i prawdopodobnie Glossy Box, jeżeli dojdzie. Także kończę, bo chcę już zacząć nagrywać kolejnego vloga, bo pudełeczko jest. Buziaki!